A w naszym programie pora na poranny komentarz Tomasza Sakiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To może zacznijmy po 12 dzień wojny na Ukrainie. To jest oczywiście najważniejszy temat w prasie światowej, w Polsce milion uchodźców, wielkie mobilizacja społeczeństwa i wielkie zjednoczenie. Te narracje, które były wcześniej, zmieniły się. To zanim do spraw polskich, to po co to Putinowi? Znaczy wiemy, co planował, a co innego wyszło. Ja bym jednak zwrócił uwagę na jego przemówienie tuż przed wybuchem wojny, czy w momencie wybuchu wojny, może kiedy on powiedział, że jakie są cele tej wojny. Po pierwsze, odzyskanie terenów rosyjskich. To w ich propagandzie oznacza, że tam, gdzie sobie zakreślili historycznie jakkolwiek kreskę na mapie, to już należy do Rosji. No i to są oczywiście tereny wzdłuż Morza Czarnego, Donbas w całości, czyli okolenie Ukrainy, jeszcze gdzieś tam o 1/4, kolejne tereny. Drugie to demilitaryzacja. I właśnie przez demilitaryzację rozumieją bombardowania miast, infrastruktury, zabijanie dzieci, bo one mogą kiedyś urosnąć przecież na żołnierzy. I trzecie, denazyfikacja, czyli osadzenie takiego rządu, który Moskwa zaakceptuje, czyli po prostu ich własnych szpiegów, agentów, zdrajców, jakichś, no kogoś, kto po tych wszystkich mordach będzie chciał rządzić w Kijowie. Czyli podporządkowanie się, zwestalizowanie Ukrainy. No i tak by, takie były cele tej wojny. Rosyjska propaganda sama się nabrała, a może rosyjski sztab na własną wiarę w słabość ukraińskiej armii. Ja wielokrotnie i tutaj w wielu innych miejscach mówiłem, że największą słabością Rosji jest wiara we własną armię i wiara w słabość ukraińskiej armii. I to się zdarzyło, to znaczy rosyjska armia nie jest tak świetna, jak o niej mówiono, chociaż jest bardzo liczna i ma mnóstwo sprzętu. A ukraińska armia jest o wiele lepsza niż się spodziewano, stąd jakieś znaczące siły takie parapolicyjne, wojskowe, ale takie bardziej do tłumienia raczej rozruchów czy pilnowania zaplecza w tych wojskach inwazyjnych, co czyni je dosyć łatwym łupem dla żołnierzy frontowych. No i po prostu Putin jakby nabrał się na własną propagandę przy przygotowaniu tej wojny i sztab generalny Rosji. Teraz Putin chce udowodnić, że on tą wojnę może wygrać i to jest bardzo niebezpieczne, bo załamała się pierwsza faza, czyli takiego ataku komandosów na szybko zajęcia tych terenów na wschodzie i południu Ukrainy i zmiany władzy w Kijowie. Potem faza wjazdu już kolumn pancernych też się załamała wraz z tym, jak te kolumny zostały po prostu wystrzelane. I teraz jest trzecia faza, czyli okrążanie ukraińskich miast, ale Rosjanie byli przygotowani na dwutygodniową wojnę, zarówno pod względem ludzkiego zaplecza, jak i amunicji militarnego. Oczywiście oni mają co wziąć, ale muszą to teraz ściągać. A przy bałaganie logistycznym, który tam panuje, to może dłużej potrwać niż sądzą. W tej chwili próbują werbować jednostki w kraju krasnodarskim chyba. Jest cicha mobilizacja, być może też w wielu innych miejscach to się gdzieś tam wydostaje. No pewnie żołnierze nie chcą iść ginąć za Putina. I to będzie kolejny problem, bo będą paraliżować zarówno mobilizację, jak i ruch swoich własnych wojsk. To idąc tym tropem, możemy przyjrzeć się. Idąc tym tropem, możemy przyjrzeć się losowi dzielnej armii Białorusi, która według Aleksandra Łukaszenka miała wejść na Ukrainę, ale jakoś nie weszła, a jej głównodowodzący złożył dymisję. Tak, no ja tutaj od znajomych Ukraińców dostałem ten dokument z dymisją chyba kilka minut po tej dymisji. Rzeczywiście on się powołuje na to, że po prostu armia mu się rozpierzchła. Znaczy Białorusi nie chcą iść ginąć. Jeżeli wyślą te jednostki, które tam w miarę są wyszkolone i lojalne, to tak naprawdę Łukaszenki będzie mogła wyszkolić tylko rosyjska armia. A tych jednostek białoruskich, takich realnych, których może liczyć, to jest kilkanaście tysięcy osób. Reszta to jest armia z poboru, która ostatnie, co ma na myśli, to walczyć za Łukaszenkę czy Putina. Oni raczej chętniej przejdą na drugą stronę albo uciekną. Ale to bardzo dobrze świadczy i o dowódcy,
i o armii, i o Białorusinach, bo to rzeczywiście nie jest godna wojna. Przyjrzyjmy się sytuacji Polski. Pamiętamy jeszcze pół roku temu. Polska była omijana przez jakichś przywódców światowych. Mówiono nam, że jesteśmy po złej stronie historii. Dzisiaj to się zmieniło radykalnie. Wygląda na to, że tutaj Stany Zjednoczone wymuszają na zachodnich sojusznikach różne koncesje wobec Polski. No, ale cały czas obowiązują sankcje na Polskę i tak naprawdę więcej pieniędzy Niemcy zakręciły w Polsce niż Rosji. Przecież Niemcy udają, że coś robią. No, hełmy dotarły właśnie po dwóch tygodniach wojny do Kijowa. A chcieli im wysłać broń, od której by ginęli Ukraińcy, a nie Rosjanie. Więc no, mamy do czynienia z podwójną grą Niemiec i trzeba na nich naciskać. Bo naprawdę Niemcy są współodpowiedzialni za tą wojnę. Gdyby nie Niemcy, tej wojny po prostu nie było, bo nie byłoby Nord Stream. Rosjanie by nie zaryzykowali, kiedy wszystkie ich szlaki energetyczne biegną przez Ukrainę i Polskę, tej wojny. Bo kiedy ominęli przynajmniej szlaki gazowe, no to stwierdzili, że ryzyko można podjąć, bo w inny sposób gaz i ropa będą przepompowywane. To rzeczywiście tak jest. Po prostu Niemcy są za to wszystko odpowiedzialni i nie da się... Wczorajsza jedna z niemieckich gazet mówi, że Niemcy są centrum pomocy, takim hubem jest Berlin, gdzie dotarło 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy. No po prostu bez Niemców to by się wszystko zawaliło. Tak czytają niemieccy czytelnicy gazet. Ja myślę, że denazyfikacja nigdy nie została zakończona i ta imperialna polityka Niemiec właśnie wychodzi bokiem nam w tej wojnie, bo oni dali alibi Rosji pozwolenie. Oczywiście Niemcy nie chcieli wielkiej wojny, myśleli rzeczywiście, że w dwa dni, to jak Putin ogłosił, zajmą Kijów i jakoś to przeżyją, tak? Dlatego nie spieszyli się z sankcjami. Sankcje wprowadzono w kolejnych dniach wojny, kiedy okazało się, że Ukraińcy nie spełnili marzeń niemieckich i nie poddali się. No ale... W dalszym ciągu Niemcy będą próbowali się wybierać. Tutaj są wynajmowane agencje PR-owe, zresztą te same, które tam promują platformę czy opozycję do bronienia interesów Niemiec, udowadnienia, że to rząd PiS-u jest winny, a nie Niemcy. No tego jest dużo, wystarczy wejść w internet. Część z tych ludzi rozpoznaje, bo pracują na rynku. To jest niebezpieczne zjawisko, bo mamy do czynienia z płatnymi zdrajcami, którzy nie wykonują żadnej pracy, tylko szkodzą Polsce i zresztą też Ukrainie, i to bardzo. Pojawiła się taka narracja w zeszłym tygodniu, że wszystko fajnie, ale Polska dyskryminuje osoby o ciemnej karnacji skóry w przepuszczaniu do Polski. I w zasadzie tym tropem poszła prasa francuska, poszła prasa anglojęzyczna. Nagle zamiast informacji o tragedii Ukrainy, o pomocy dla tych uchodźców, były informacje o polskim rasizmie. No i wczoraj ambasador Marek Magierowski wystąpił w kilku głównych amerykańskich telewizjach. Minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Blinken, powiedział, że nic podobnego. Charles Michel wreszcie, to jest człowiek, który kieruje Radą Europejską, powiedział, że ta informacja jest rosyjską propagandą, którą należy zwalczać. Ktoś się wziął profesjonalnie za wizerunek Polski? Pewnie tak. Przede wszyscy zaczęli się tu bardzo starać, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że na Zachodzie ci, którzy jeszcze w ogóle myślą, wiedzą, że paraliżowanie Polski to jest śmierć dla Ukraińców. I to jest potem zagrożenie również dla całej Europy. Więc w momencie, kiedy jest tak wielka mobilizacja w Polsce, ludzie przyjmują Ukraińców do swoich domów. Nie mamy żadnych obozów dla uchodźców, tylko po prostu przyjmują ich do swoich domów. Państwo wykłada miliardy na pomoc. To są miliardy, tak? Bo opieka medyczna, nauczanie, jedzenie, już pomijam dostarczanie broni na Ukrainę. To uderzenie w Polskę będzie fatalne dla samych Ukraińców i fatalne później dla Europy. Więc tam część już elit wie, że no, mimo takiej atawistycznej nienawiści do Polski, przynajmniej co po niektórych, a w Niemczech to jest dosyć częste, nawet wśród ich wysokich polityków, to trzeba się ugryźć w język, bo to się fatalnie skończy dla wszystkich. Dokładnie, to warto tutaj powiedzieć w tym momencie o stronie internetowej, w której możemy się zalogować profilem zaufanym i zaoferować
to, co mamy do przekazania, będzie to wożone z tirami na południe Polski, tam do potrzebujących. I też każdy potrzebujący będzie mógł powiedzieć, czego chce. No i w ten sposób ta pomoc będzie mogła trafić do najbardziej potrzebujących. Nie będziemy mieli sytuacji, w której, nie wiem, gdzieś na polu mokną po prostu stosy kurtek czy jakichś ubrań. Po prostu każda rzecz będzie trafiała do potrzebującego. Myślę, że ten system trzeba będzie rozszerzyć również na całą Europę. Druga ważna rzecz, ci, którzy przyjęli do siebie uchodźców z Ukrainy, będą mogli liczyć, wczoraj słyszeliśmy na konferencji prasowej, na 40 zł na osobę, na jakby na osobodzień, tak, żeby można było płacić wynajem, żeby można było płacić ogrzewanie, żeby wreszcie można było płacić jakieś jedzenie i tak dalej, więc bardzo dobry. To jest bardzo dobry pomysł, bo ja znam bardzo wiele osób, również swoich znajomych, bliskich, no, gdzie oni mówią, no mamy jakieś pomieszczenia, pokoje, możemy godnie ich przyjąć, ale no, na przykład mają tylko emerytury, tak, i nie stać ich na dodatkowe ogrzewanie czy jedzenie, więc to rozwiąże problem i to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo cenna pomoc. No właśnie, też jestem zdziwiony, że bardzo dobry pomysł w odpowiednim czasie, nie post factum, ktoś to wymyślił, wprowadza w życie. Gratulujemy, bo trzeba pomóc. To może długo potrwać, prawda? To nie jest tak, że za tydzień, dwa będziemy mieli... No ja liczę, że około 2 miesięcy ta wojna potrwa, czy może trochę ponad 2 miesiące, bo te bezpośrednie zapasy siły były zgromadzone na 2 tygodnie i one się wyczerpią, czwartek, pewnie front się zatrzyma. Będą kontrataki ukraińskie, ale ja też myślę o tych zapasach typu rakiety, które uderzają, zużyto ich 1/4. Tak samo jest pewnie z dużą ilością bomb lotniczych i tak dalej. Oczywiście Rosjanie mają ich jeszcze więcej, ale one są niesprawne. Natomiast tych sprawnych jest mniej więcej 4 razy tyle, ile użyto w tej chwili na Ukrainie. No, ponieważ w Rosji Rosja jest odcięta od rynków importowych, no to raczej nie będzie części do nich zrobienia. W Polsce duża sprawa i głośno jest mówione. To znaczy tak, zaczniemy już na początek. Prosimy wszystkich naszych widzów, czytelników Gazety Polskiej, którzy zobaczą jednostki wojskowe transporty, o niefotografowanie tego, o niewrzucanie tego w internet. Po co komu? Te wiadomości mogą dotrzeć tam, gdzie nie chcemy. Dajmy naszym żołnierzom spokojnie pracować. Nie mówmy o tym, ile broni i innych zapasów zostało wysłane na Ukrainę. My o tym dokładnie nie wiemy. Po fakcie się wszyscy dowiemy. Ale na pierwszych stronach gazet jest temat polskich myśliwców, które mają podobno polecieć na Ukrainę. Czy to jest temat, który powinniśmy rozważać? Czy to jest temat rzeczywiście okładkowy? Wczoraj telewizja TVN odpytywała amerykańskiego senatora i to pytanie wracało po prostu co 15 sekund. Ja zawsze uważałem, że powinniśmy Ukrainie mieć taką broń, z jakiej może skorzystać, skoro nie idziemy walczyć, bo boimy się trzeciej wojny. To przynajmniej dajmy im dobrą broń, jeśli mogą z naszych myśliwców skorzystać, szczególnie tych MiG-29, na których potrafią latać. To trzeba im dać razem z zapasami amunicji i paliwa, które są osprzętu. Jednak nie wszystkie lotniska są zniszczone. Myślę, że jest sporo lotnisk polowych. A już sam fakt, że Rosjanie będą musieli je bombardować, to odciąży miasta. Więc zawsze kosztem nawet takiego zniszczonego myśliwca na Ukrainie odciążymy dziesiątki zniszczonych bloków, bo zanim oni trafią w jakiś samolot, to... Ale jest taki argument, że jakim udostępnimy te samoloty, no to wtedy Putin się na nas zemści. Powinniśmy się bać zemsty Putina. Putin się na nas zemści, jeśli będziemy słabi. Tylko słabym się nie wybacza w Rosji. Tak samo Putina czeka śmierć, jeśli tę wojnę przegra. Dlatego niestety będzie on prowadził, ale póki nie okaże się, że on jest zupełnie nie do wygrania, a to się okaże gdzieś w ciągu 2 miesięcy. Natomiast jeśli pokażemy słabość, czy czegoś boimy, to on będzie zwiększał również poziom agresji wobec Polski. No, zwłaszcza, że już jesteśmy. Pan Borrell w zeszłym tygodniu wskazał Polskę jako taki hub transportowy. To tutaj lądują te samoloty i potem towary są wysyłane w stronę Ukrainy, więc tak czy inaczej jesteśmy następnym daniem w menu. Ja myślę, że następnym daniem są Bałtowie, ale być może będzie próbował w całości, a takim pośrednim jest Mołdawia, na którą idą te wojska rosyjskie i z której też strzelane, znacznie strzelają na Ukrainę.
Więc po drodze będzie w większej lub mniejszej formie Mołdawia, gdzie wariant ukraiński zostanie zastosowany, czyli wcieli się część tych terenów do Rosji, a rząd mołdawski spróbuje podporządkować. I to będzie bardzo szybko, to będzie w czasie tej wojny. Natomiast później, jak Rosja odbuduje swój potencjał, spróbuje sięgnąć po Bałtów i Polskę. Tak czy inaczej jesteśmy więc w kolejce. No ja też się przychylam do tej informacji, że powinniśmy udostępnić Putinowi wszystko, znaczy Putinowi, Ukraińcom, wszystko, co sobie zażyczą po to, żeby nas bronić. Wczoraj senator Bernard Fitzpatrick też mówił, że Amerykanie powinni wszystko udostępnić nam, co sobie zażyczymy, nie wiem, systemy Patriot, systemy zwalczania różnego rodzaju pocisku, żeby Polska czuła się bezpieczna. To samo zdanie, te same sformułowania znajdujemy w wywiadzie z amerykańskim ambasadorem Markiem Brzezińskim tutaj. Rzeczywiście możemy liczyć na taką pomoc Amerykanów, no bo to jest jakby, znowu zmieniając poziom naszej rozmowy, to jest taka walka, to nie jest walka Putina z Ukrainą, nie? To jest coś większego. No Putin tylko wiedział wojnę cywilizacji zachodniej i Ukrainę traktował jako fort potrzeb NATO, dlatego na nią uderzył, więc to jest atak de facto na NATO bez zajęcia terenów natowskich. W związku z tym, jeśli Amerykanie nie chcą albo oddać Europy, albo potem ginąć masowo już w dużej wojnie z Rosją, to powinni uzbroić Polskę po zęby i dać szansę, żebyśmy pomogli Ukrainie. Tak to powinno wyglądać. Polska. Mieliśmy tydzień zgody narodowej, czy ta zgoda trwa dalej? No średnio, bo wiemy, że Donald Tusk, Radosław Sikorski i tacy inni będą tu szaleć. Przede wszystkim jest uruchamiane to całe lobby niemieckie, żeby wyprać Niemców zarówno z tego, co zrobili, jak i z tego, co robią, żeby uzasadniać ich działania. No przecież Nord Stream dalej działa. Przecież sankcje na ropę, gaz i węgiel nie zostały nałożone mimo dziesiątek próśb Polski, a jeszcze mówią, że to nasza wina, chociaż sami wprowadzili prawo unijne, które nakazuje, że można tylko wspólnie wprowadzać sankcje. A za nieprzestrzeganie tego prawa oni nas nakładają sankcje. No, korzystają z takiej kompletnej niewiedzy ludzi, również Polaków, że tak naprawdę to oni sparaliżowali realne sankcje na Rosję. No, oczywiście Rosja cierpi w wyniku tego, co się stało, ale cierpi za mało. Znaczy, tu zresztą nie chodzi o odczucia i komfort, tylko o to, żeby uniemożliwić dostawy i produkcję na front. Oczywiste fejki słyszeliśmy od przedstawicieli opozycji, bardzo głośne wezwania do tego, żeby Polska wreszcie przestała importować węgiel z Rosji. Potem się okazało, że węgle z Rosji importują prywatne spółki i on jest rozprowadzany prywatnie zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a spółki państwowe tego od lat już nie robią. Ludzie, którzy to propagandę głosili, przecież doskonale znali stan faktyczny. No więcej, bo przecież pod Welblągu odmówił przyjęcia nawet statków z rosyjskim węglem. Czyli tam, gdzie można, to blokujemy ten import węgla. Ale rzeczywiście, żeby legalnie wprowadzić zakaz, musimy mieć zgodę Unii Europejskiej, albo jeszcze Unia nas kary nałoży i te pieniądze przeznaczy na zakup gazu z Rosji. Więc my musimy po prostu zmusić Unię do pełnych sankcji. Ja nie mówię, żeby zakręcać kurki, bo Rosjanie zrobią to sami, tylko żeby zakręcić pieniądze. Jak Rosjanie chcą za darmo wysyłać ropę i gaz, to świetnie, tylko ani grosza za to. No to jeszcze o sankcjach, bo mamy wezwania do wprowadzenia przeciwko Polsce mechanizmu praworządności. Opozycja jak najbardziej to popiera. To znaczy, że plan Putin-Merkel, a potem Putin-Scholz podziału stref wpływów działa. Nie ma wojny na Ukrainie, oni się nie opamiętali i dalej chcą dzielić swoje wpływy, czyli Polska pod but Niemiec, a Ukraina pod but Rosji. No, Niemcy zaczynają działać już w warunkach pomocników zbrodniarza. I będą za to rozliczeni? Nie liczyłbym tak bardzo na ich miejscu, że nie, bo wektory światowej polityki się zmieniają. Zmieniły się w Stanach, zmieniają się w wielu krajach. No, też to, że Ukraina dzisiaj krwawi, jest słaba, to niech nie liczą, że nie będzie miało to znaczenia, że Ukraińcy poczuli się sprzedani i zdradzeni przez Niemcy.
miliony Ukraińców są w Europie i one będą wielkim lobby na rzecz ukarania Niemiec za to, co się stało, jeśli Niemcy natychmiast nie opamiętają. To są ostatnie momenty, bo potem będzie już za późno. No tak, to trzeba pamiętać jakby przyczyny tego. Tak? Przyczyną ataku Rosji na Ukrainę jest to, że Putin ma ogromne pieniądze, które czerpie z sprzedaży węglowodorów, między innymi do Niemiec. Codziennie to są setki milionów euro. Za sam gaz to jest, zdaje się, 200 milionów czy 600 milionów dziennie, a za ropę pewnie jeszcze kilka razy tyle. Więc nawet te koszty wojny na Ukrainie są pokrywane z nawiązką. Tak, one się pokrywają ze zwyżki cen ropy i gazu. Putinowi ekonomicznie może okazać, że to się opłaca, bo wprawdzie tracą prywatne firmy, no ale on wszystkich razem bierze przez to na garnuszek swoich państwowych firm i tak naprawdę będzie ich mocniej trzymał za mordę. No, niewybaczalna zbrodnia Zachodu, że nie wprowadzono jeszcze tych sankcji. Mhm. Warto jeszcze wspomnieć o jednym, może na sam koniec, bo wygląda na to, że ta ropa, która nie będzie płynąć z Rosji, popłynie z Iranu w zeszłym tygodniu, znaczy w sobotę, informacja o porozumieniu nuklearnym, które również ma otworzyć dostęp ajatollahom do rynku zachodniego. No teraz, jak mówił Jarosław Kaczyński, na wojnie każdy bagnet dobry. My mamy zapewniony w razie czego dostawy ropy arabskiej, tylko trzeba zakręcić pieniądze dla Rosji i zacząć z tamtych kierunków brać. Z takich, gdzie nie lecą rakiety. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, a my, proszę Państwa, za chwileczkę w naszym programie Potrójne Espresso. We'll be right back.